trzy, cztery. Dzień dobry. Marta Stachowiak, córka. Dorota Sumińska, mama. Witamy na naszym kanale Sumińska Zwierzę Ciś. Witamy i będziemy mówić, a dzisiaj to powinno być Stachowiak Zwierzę Cisie. No dobrze. Bo dzisiaj to ja będę pytającą cały czas, a ona będzie odpowiadającą cały czas. Jak będzie wiedzącą cały czas. Bo tylko zaczniemy jak zwykle od podziękowań dla wszystkich, którzy nas lubią, którzy nas wspomagają, którzy nas udostępniają, subskrybują. Bardzo dziękujemy. Będziemy dzisiaj mówić tak nietypowo. Zacznę w ogóle, nie zdradzę od razu, tylko powiem o tym, że Marta jest z wykształcenia muzykiem też, bo dziennikarką też, ale muzykiem też, ma maturę muzyczną i zna się na tym i ja bym chciała się... Jeśli pamięta. Pamięta wszystko, jestem o tym przekonana, bo ma dobrą pamięć, ma po kim mieć. Dobra, zobaczmy. Więc chciałabym, żebyś mi powiedziała o początkach, w ogóle czym jest muzyka, bo muzyka się wzięła z natury. 100% tak się wzięła z natury. Jak to się w ogóle zaczęło? Bo ja myślę, że... Ja tak podejrzewam, a mogę powiedzieć tylko, co podejrzewam? Możesz. Bo pierwsze były tamtamy, bębny. Słonie się porozumiewają infradźwiękami, niskimi dźwiękami. Ale pierwsze nie były bębny. Nie? Nie. Poza tym tamtamy to są gongi. Przepraszam. Tamtamy to są te bębny, o których ja jestem. Tamtamy to są gongi, czyli te metalowe. Oczywiście one na początku były z innych przedmiotów. W każdym razie wydające taki głęboki, piękny, rozchodzący się dźwięk. Taki, wibrujący, który po prostu wibruje całe ciało, bo my nie słyszymy infradźwięków, ale słonie słyszą. Istnieje, to od razu może nie od początku zacznę, ale powiem, że istnieje na świecie gong. Sądzę, że większość z Państwa wie, na czym, jak wygląda gong. To jest taki wielki, wiszący talerz na rusztowaniu. Metalowy najczęściej. Oczywiście są i małe gongi, te tajskie mogą być nawet tej wielkości. Ale niektóre są ogromne. Niektóre są ogromne. Istnieje na świecie gong, który wydaje infradźwięki. On jest w specjalnej sali. Jest, nie pamiętam, ile waży ton, ale kilka ton. I to jest to też jakby ściana w kształcie okręgu, ściana z metalu, w której jak się uderzy, nie słychać tego. Natomiast człowieka przepełnia ta niesamowita ta wibracja. I jest to, ja nigdy w życiu nie miałam przyjemności usłyszeć go na żywo, wiem z opowieści, z filmików, które kiedyś widziałam, ale jest to uczucie tak wspaniałe, że można odlecieć na chwilę. To taki high, bez żadnych wspomagaczy chemicznych. A jeśli chodzi w ogóle o infradźwięki, owszem, słonie wydają infradźwięki, ale cofając się do tego, co powiedziałaś, wcale nie bębny były pierwsze, tylko pierwsze było naśladowanie, naukowcy podejrzewają, że ptaków. Dlatego, że ptaki świszczą, śpiewają, wydają pięknie dźwięki, niektóre. Teraz powiemy, że melodyjne. Wtedy jeszcze prehistoryczni ludzie nie znali pojęcia melodyjne. Muzyka w ogóle to jest połączenie słów, to jest... Muza, czyli jakby natchnienie, stąd się wzięło słowo muzyka, o tak. Wcześniej, tak jak mówię, słyszano dźwięki ptaków i mówiąc najprościej, człowiek przy obieraniu mięsa zwierzęcia, które upolował, znalazł kość, w którą gwizdnął i okazało się, że a może dźwięk... nie mięsa, może znalazł z trzciny taką, albo jak sitowie taką... No, sitowie mogło się rozłożyć, ale najstarsze znalezisko w postaci instrumentu właśnie piszczałki z sępiej kości ma 35 tysięcy lat. Biedny sęp, no. Więc ale albo przetrwał. Ktoś znalazł szczątki sępa i sobie gwizdnął, albo tego sępa spożył i potem gwizdnął. W każdym razie była to piszczałka odpowiednio przycięta, skonstruowana na potrzeby człowieka. Gdzieś w południowych Niemczech był rejon, gdzie odnaleziono tę piszczałkę. I dlatego podejrzewa się właśnie, ponieważ żadnego starszego instrumentu nie znaleziono, to, że pierwsze były piszczałki, mogli też grać prehistoryczni na muszlach, bo muszle wydają piękne dźwięki. O właśnie. I też miało to związek z dźwiękami, tylko muszle bardziej przypominają na przykład pohukiwania małpie rozmaite. Albo sów, pohukiwania sów. I to też jest udowodnione. A jak się przytknie ucho, to się słyszy tak, słyszy jak, się może. Jakby fale się rozbijały o brzeg, tak. Także to są początki, które naukowcy odkryli, ponieważ naukowcy ciągle odkrywają różne rzeczy. I na początku była mowa o tym, że człowiek, ten my jako homo sapiens ma tam 5000 lat, potem było, że 10, potem, że 20, teraz, że 300 i może nie, jeszcze nie, więcej. Więcej teraz się mówi, że nawet miliona, może więcej. A no właśnie, więc jeżeli się naukowcy dokopią,
do pierwszych instrumentów sprzed, nie wiem, pół miliona lat albo więcej. No ale jeśli były to jakieś instrumenty z materiałów, które się rozkładają, to musiałyby one skamienieć gdzieś, być jakieś warunki takie, żeby to skamieniało. Ale, no więc pierwsze było naśrodownictwo ptaków. Były piszczałki. No ale piszczałki, tak. Afryka kostne. Kostne. Afryka słynęła z tego, że właśnie porozumiewano się, no popularnie mówi się, że tamtamy to były. No popularnie się mówi, tak. Ale to jest tak, jak z tym, że się mówi Eskimosi, a tak naprawdę Inuici. Chodzi o Inuitów. Więc ty powiedz, jak się powinno mówić. Te instrumenty, które są w formie bębnów z membranami, są to tomtomy głównie. Tak jak powiedziałam, tamtam to jest A to były tomtomy właśnie. Tak. I nie wiadomo, kiedy pojawił się pierwszy bęben. Tutaj informacje na ten temat, ponieważ w różnych rejonach to się działo w podobnym czasie, to jest na zasadzie tego przekazywania, bez przekazywania informacji. Tablicy morfogenetycznej. Cały świat prehistoryczny, czyli okolice Równika, bo wiadomo, że ludzie kiedyś mieszkali tylko tam, gdzie ciepło. I mieli rację. Co się stamtąd wynieśli, proszę Państwa? Ja mam wielki żal do naszych protoplastów. Ja bym tam została i absolutnie stamtąd nie wychodziła. No ale my lubimy być ekspansywni, w związku z tym już nie jesteśmy wszędzie. I teraz ludzie żyją, ostatnio mojemu dziecku opowiedziałam, że mam taką koleżankę, która mieszka w miejscowości Lulea, to jest bardzo niedaleko koła Podbiegunowego w Szwecji. I oni mają naprawdę ciemność egipską przez 2 miesiące w roku. I przez 2 miesiące latem mają absolutną jasność. Jak żyć w takich okolicznościach, tego nie wiem. Żyją. Ale żyją, są świetną, szczęśliwą, uśmiechniętą rodziną, więc jakoś sobie radzą. Ale wracając do bębnów, tak naprawdę one służyły właśnie do porozumiewania się. Potem z tego stworzyła się muzyka w momencie, kiedy ktoś w Afryce, właśnie na wysokości Równika, odkrył, czy kawałki drewna mogą wydawać różne fajne dźwięki. I stworzono, nie wiem, sądzę, że Państwo słyszeli dźwięki instrumentu, który się nazywa marimba. Marimbafon to jest instrument perkusyjny, bardzo melodyjny, który istnieje i w muzyce filmowej, i w muzyce takiej, której słuchamy na co dzień, i w klasycznej. Cała muzyka napisana do filmu pod tytułem American Beauty to jest muzyka wyłącznie marimbowa. Wszystkim się bardzo podoba, nikt nie wie, że to perkusja. Jest to jeden z najstarszych instrumentów w ogóle, tych takich, które dotrwały do współczesności tym bardziej. Zaczęło się to właśnie od konstruowania drewnianych różnych kawałków, deszczułek drewna o różnych wysokościach, wydających dźwięki o różnych wysokościach. Zatem od najdłuższych do najkrótszych, jak to w cymbałkach bywa. A właśnie marimba to takie to wygląda jak wielkie cymbały, tak. Wielkie, drewniane, piękne cymbały. Zanim to się jednak, zanim odkryto takie możliwości, były bębny, którymi można było rozmawiać na przykład pomiędzy plemionami, które były od siebie oddalone na odległość dźwięku. Były zaprzyjaźnione, bądź zwaśnione, mogły się porozumieć, uderzając odpowiednio. Te plemiona odkryły również inną rzecz. Wiadomo, że w prehistorii nie było naukowców, ani tym bardziej lekarzy medycyny, ale jakimś cudem wpadnięto na to, że dźwiękiem bębna można kogoś uleczyć albo zamordować. Ojejku! I to jest przedziwna rzecz, ponieważ nasze ciało działa na podstawie rytmu. Bicie serca jest rytmem. No tak. Czasem szybszym, czasem wolniejszym, ale mimo wszystko jest to bardzo uregulowany rytm. U każdego człowieka i u każdego zwierzęcia w jego kategorii, że tak powiem, jest określony, tak. I w momencie, kiedy... U psa jest zaburzony na wdechu. O proszę, ja tego nie wiedziałam. No, jest rytm, ale na wdechu zwalnia. Proszę, i to tylko u psów, czy u innych zwierząt? Tylko, znaczy u innych psowatych też. No tak, ale wiadomo, tak, wilków tak. I tak dalej. No proszę, jaka ciekawostka. Dobrze, wracając do tego brzmienia bębnów. Jeżeli trafimy na odpowiednią częstotliwość takiego bębna i będziemy uderzać weń w odpowiedni sposób, może to zaburzyć bicie serca. Naprawdę? Jak najbardziej. To ciekawe, może rozregulować serce, doprowadzić do tego, że ono stanie i w ten sposób możemy uśmiercić człowieka. To samo w drugą stronę. Jeżeli ktoś cierpi na arytmię, za pomocą innych częstotliwości, innego rytmu, można te arytmię uregulować i serce zacznie bić. To dlaczego nikt nie leczy w ten sposób arytmii? A dlaczego nikt
nie bierze naturalnych leków z Amazonii i nie leczy wszystkich. Ponoć Amazonia jest w stanie leczyć najgorsze, tak, najtrudniejsze tak choroby, nowotwory i tak dalej. Że tam znajdą się leki. Nie, my jesteśmy zbyt niecierpliwi. Trzeba pamiętać, że wszystkie pierwotne leki, czyli leki, które są produkowane z ziół, z roślin, z różnego rodzaju soli zawartych w ziemi, to są leki, które wymagają czasu. My chcemy mieć lekarstwo tu już dziś natychmiast. I stąd to się bierze. No tak, ale chemia, ta wspaniała, mówię tutaj z przekąsem, nie, też no, wymaga czasu. Też wymaga czasu, no ale ja nie mówię o takich skrajnych przypadkach, bo wtedy, kiedy jest to tak poważna choroba, jak choroba nowotworowa, to wtedy godzimy się na wszystko, prawda? Bo tutaj nie ma żartów. Natomiast jak się zrobi prysz, to chcemy, żeby od razu zniknął. Jak mamy katar, to chcemy, żeby zniknął w ciągu jednej doby. A on i tak nie znika. Tylko się zastanawiam, że to jest bardzo, bardzo ciekawe i swoją drogą może zaprosimy kogoś, kto jest lekarzem i o tym słyszał, o takim, bo to jest niezwykle ciekawy temat. To jest siła natury. To jest tak siła natury, jest to naśladowanie, ale natury. Tak, naśladowanie, ale związane z muzyką, więc to jest fantastyczne, bo głównie chodzi mi o to, na ile muzyka natury ukształtowała tę muzykę, która jest no, w świecie już bardziej takim nowożytnym. Na ile natura wpłynęła na, bo wiem, że wielu kompozytorów próbowało naśladować naturę, chociażby Chopin, no nasz No ale tu mówisz na przykład o udawaniu deszczu, w cudownym preludium deszczowym, tak, które zresztą miałam przyjemność grać. Strasznie trudny kawałek, wszystkim moim kolegom pianistom współczuję jego wykonywania, bo jest potwornie trudny. Ja robiłam to dla przyjemności wyjątkowo, to był jedyny utwór, który kochałam grać na fortepianie. Ale to jest już naśladowanie, to jest jakby naddatek, bo to jest tak, że ktoś pojął muzykę w nowożytnym znaczeniu i mając nowoczesne, nowożytne narzędzie, jakim jest fortepian i zasady muzyki, udaje naturę, czyli jakby zatacza koło. Tak. Najpierw była natura, z której wyłoniła się muzyka nowożytna, która udaje naturę. Natomiast natura sama w sobie stworzyła konsonans i dysonans. To jest coś, co w całości wzięliśmy z natury. W naturze są dźwięki, które zgrzytają, bardzo brzydko powodują świdrowanie w uszach, ale są i dźwięki, które dają ukojenie. To są właśnie śpiewy ptaków, to są szumy morskich fal, czy nawet szum strumienia jakiegoś wodospadu. Szum deszczu czasem, prawda? Szum deszczu. To są konsonansy, czyli te ładne liście, dźwięki. Wiatr i liście, jeżeli wiatr jest delikatny, nie jest to huragan, który, ale to też daje taką muzykę bardzo przyjemną dla duszy. To są właśnie dźwięki, które kojarzą nam się z pewnego rodzaju ukojeniem, z jakimś, z kropką nad i. Proszę zauważyć, że jak ktoś nawet nie zna się na muzyce, ale słucha piosenki, no właśnie, słuchasz piosenki i czujesz, że w tej piosence powstaje pewne napięcie, które nagle się rozwiązuje w jakiś sposób. Powstaje jakiś miły dźwięk, miły akord, który wiadomo, że on powinien nastąpić w tym miejscu. To jest właśnie przeważnie w muzyce tonika, czyli akord podstawowy danej tonacji, który jest konsonansem. Wszystkie dźwięki tego akordu współgrają ze sobą w sposób miły dla ucha. U mnie w szkole podstawowej, jak uczyliśmy się, co to jest konsonans, co to jest dysonans, no to właśnie było, że tutaj jest wesołość, a tutaj jest zgrzyt albo smutek. Skrzypiące drzwi, czy pociera. Chociażby, tak. Ale czasem nawet jak ptaki się kłócą po swojemu, czy w jakiś sposób konkurują, to też słychać, że wydają dźwięki, które razem nie działają zbyt dobrze. A z kolei zdarzają się takie, na przykład pieśń miłosna ptaków. To są dźwięki układające się. Powiem więcej, prawie wszystkie pieśni ptaków są miłosne, tak jakby. No ale zdarza się, że się na siebie wydzierają. No zdarza się, to prawda. Dzięcioły się potwornie kłócą. I w ogóle, jeśli chodzi o pieśni miłosne, to mówi się, że muzyka się wzięła właśnie z godowych zwyczajów. My też mamy godowe zwyczaje. Oczywiście. My też lubimy się, nasza mowa ciała, lubimy się wyginać w charakterystyczny sposób, kiedy chcemy zwrócić na siebie uwagę. Niekoniecznie miłośnie zawsze, czasami po prostu chcemy jakoś wyglądać dobrze w towarzystwie. Jest to pewnego rodzaju taniec i tak jak ptaki, które przywołują partnerkę, będą się odpowiednio prezentować i wydawać odpowiednie dźwięki. My też chcemy wtedy wydawać odpowiednie dźwięki.
Więc tworzymy dookoła siebie coś w rodzaju sztuki. Sztuki zachowania, sztuki właśnie wydawania dźwięków. I to jest też zaczątek muzyki. Tak jak ptaki tańczą i śpiewają, myśmy chcieli w ten sposób to spapugować a propos ptaków. Znaleźliśmy piszczałki, znaleźliśmy muszle i zaczęliśmy wygrywać melodie, nie od początku miłosne. Na początku muzyka była zarezerwowana do rytuałów, głównie religijnych, u prehistorycznych ludzi, czy jakichś szamańskich. No to też szamańskich, bo religii jeszcze nie było jako takiej. Najpierw szamańskich, potem religijnych. Tak, tak. W końcu rozrosła się muzyka, też weszła do świata zwykłych ludzi i stała się no, pewnego rodzaju przyjemnością. Zanim się pojawił internet, słuchano muzyki albo ją wykonywano. Ale dalej słucha się muzyki. Tylko ona się bardzo w tej chwili, muzyka jakby tak ujednoliciła, powiedziałabym, że są tak małe różnice między wykonaniami, żeby, błagam, nie mówcie Państwo wykonami, błagam, wykonaniami różnych autorów, różnych wykonawców, są różnice takie, że można jakby... No ja jestem wielbicielką muzyki, przepraszam kochany. On nie wiedział, że to ty. Tak, z drugiej połowy... No tej samej, którą ja bardzo lubię. Tu cały mamy XX identyczne, wiek, tak, połowa. Tak, ja też bardzo lubię. Także ja czasem słyszę to, co się dzieje w radio i w telewizji i powiem, że mnie to przeraża. Ale myślę też, że kultura człowieka to jest wieczna sinusoida. Mamy górki i mamy dołki. Mamy po wielkie powroty religijne i cofnięcie się, jeśli chodzi o naukowych odkryć. Potem mamy wielkie naukowe odkrycia i religijność się wycofuje. To znaczy, samo mamy w świecie, zauważ, cała historia taka jest, ale to samo mamy w świecie muzyki. Mamy ujednolicenia i mamy kompletne rozjazdy. XX wiek to był rozjazd, jeśli chodzi o muzykę tak zwaną współczesną. Cały XX wiek jest poświęcony eksperymentom muzycznym. I w dziedzinach takich jak rock czy hip-hop, który się wtedy narodził, ale też wtedy powstał blues, wtedy powstał jazz, zupełnie odmienne gatunki niż wcześniej. Muzyka klasyczna też kompletnie zwariowała, zaczęto komponować muzykę na, nie wiem, kaski motocyklowe, na skrzypiące drzwi i to też była muzyka klasyczna. Zupełnie wcześniej muzyka opierała się głównie na konkretnych instrumentach i pewnym też, ale na kanonie. Tej sztywnej zasadzie, tak, konsonans, no to był pewien dysonans. Kanon tworzenia muzyki, tak, w ogóle. I zmieniały się epoki, zmieniały się nastroje w muzyce, natomiast to wszystko trzymało się pewnych reguł. XX wiek to było zerwanie wszelkich reguł i nasi dwaj wielcy kompozytorowie, Witold Utosławski i Krzysztof Penderecki, którzy są znani w świecie, rzeczywiście byli wybitnymi kompozytorami, natomiast ich muzyka nie jest dla wszystkich strawna, bo jest niezrozumiała. Ja nie rozumiem kompletnie, ale mam prawo. No właśnie. I nie ty jedna przecież. Ja, która mam wykształcenie muzyczne, też zdarzają się tacy kompozytorowie dwudziestowieczni, którzy jakoś na mnie działają, natomiast w większości nie do końca rozumiem i jeżeli już rozumiem, to nie jako muzykę, tylko jako pewne przeżycie metafizyczne. Dźwięki, które działają na mnie w pewien sposób, ale do muzyki to im raczej daleko. No więc ja się nie znam na muzyce, ja nie mam prawa niczego oceniać, tylko mogę mówić, co mi się podoba, co mi się nie podoba, co rozumiem, czego nie rozumiem. Ja... No ale jeszcze tylko skończę myśl, bo myśmy tak utknęły i zaraz pójdziemy w inną dygresję. Chodzi o to, że XX wiek, tak jak mówię, był szalony, natomiast teraz wracamy do tej jednolitości. Głównie to widać w muzyce rozrywkowej. Muzyka klasyczna jest jakby w odwecie trochę, ale nawet tam znowu wszystko się zrobiło ugrzecznione. Nie ma już tego szaleństwa i tych skrzypiących drzwi, które są instrumentem w utworze zwanym symfonia jakaś tam. Także to wszystko działa na tej zasadzie. Jest wariactwo, jest pewien progres, potem jest z kolei unifikacja i tak w kółko. Także teraz jesteśmy na etapie unifikacji. Tak, ale w przyrodzie ta muzyka się nie zmienia. To jest następnym dowodem na to, jak bardzo my zmieniamy rzeczywistość pod każdym względem, bo muzyka natury się nie zmieniła, ale poszczególni muzycy natury potrafią zmieniać swoje pieśni i jest wiele gatunków ptaków, które nie tylko naśladują inne gatunki ptaków, ale naśladują człowieka.
i dźwięki wydawane przez człowieka. Ja w tej chwili, ja niestety i tutaj chylę czoła przed panem Jackiem Kaczewskim, bo ja nie pamiętam, który z naszych ptaków europejskich, kiedy zaczniemy gwizdać jakąś melodię i on ją usłyszy, on ją potrafi dokładnie powtórzyć. Nie pamiętam, który to ptak, czy nie chcę popełnić błędu, że to drost, ale nie, ja nie jestem pewna. I do sprawdzenia. Jest więcej takich gatunków ptaków, które potrafią naśladować w sposób rytmiczny i melodyczny dźwięki wydawane przez ludzi, a więc muzykę ludzką. No to od razu mi przychodzą do głowy biedne papugi zniewolone w ludzkich domach. Tak, tak, ale one wydawać wszelkie dźwięki. Ale one nie są tak muzykalne jak ptaki, które tworzą kopię tej melodii, którą im poddamy. Bo papugi potrafią naśladować dźwięki wydawane przez człowieka, a nawet całe słowa, mówić całe, całe zdania wyuczone, i nawet papuga żako, czyli afrykańska czerwonoogoniasta, potrafi dobrze dobierać, ona doskonale, ona, z nią można rozmawiać, jak ona się nauczy, to będzie doskonale znała znaczenie wyrazów i będzie tworzyła nawet więcej, bo potrafi ona tworzyć nowe słowa. Jeżeli zna już jakiś zasób słów i na określenie czegoś brakuje jej słowa, to potrafi sama zbudować słowo, które nas naprowadzi na tę rzecz, o której ona chce pogadać, więc to jest niezwykłe. Powiedziałaś coś niezwykłego, ale też mogłaś kogoś zachęcić do kupienia sobie papugi żako. Nie, broń Boże, chcę powiedzieć, to ja akurat teraz mówię o znanej papudze żako, już nie pamiętam jego imienia, to samczyk, który w ogóle pierwszy, jemu zawdzięczamy wiedzę o tym gatunku, natomiast chcę powiedzieć, że trzymanie papugi w niewoli, nawet urodzonej w niewoli, to jeżeli kupimy taką papugę, nakręcamy ten biznes niezwykle okrutny, ponieważ prawie wszystkie gatunki papug to są dzieci słońca i one w warunkach chociażby europejskich bardzo cierpią. To są społeczne zwierzęta, to są rodzinne zwierzęta, i robimy im potworną krzywdę, więc proszę, broń Boże, można o tym czytać, co mogą papugi, ale broń Boże tego nie praktykować i nigdy ich nie kupować. Oczywiście trzeba ratować te, które są w niedoli, zabrać z miejsca, gdzie im jest źle, ale jeżeli przestaniemy kupować, to skończy się popyt, to skończy się podaż. Właśnie. Nie wiem, nawet jak my przestaniemy, to świat cały nie przestanie i to... Dlatego chciałabym, żeby udostępniane to było całemu światu, co mówimy. To by było bardzo dobrze i dlatego prosimy cały czas o udostępnianie. A czy możesz mi dać przykład jakiegoś utworu, który powstał w dużej mierze na naturalnym wzorcu? Znaczy wzorcem była natura. Bo ja bym chciała takim, no teraz przez internet na pewno można ściągnąć i czegoś takiego posłuchać, bo ja się tak nie znam na muzyce i twórcach. Musiałabym sobie przypomnieć. Bo to by mnie ciekawiło, na ile człowiek w swojej muzyce umie naśladować naturalne dźwięki, które czasem no, są bardzo trudne, myślę, do naśladowania. Wiesz co, z pewnością mnóstwo jest takich utworów. Jeśli ogląda to ktokolwiek z moich przyjaciół, znajomych muzyków, to pewnie teraz pokazują mnie sobie palcami i mówią, a no tak, skleroza. Także ja tę wiedzę uzupełnię, ale powiem ci inaczej. Instrumenty mogą naśladować całymi sobą dźwięki natury, chociażby flet. No tak, rzeczywiście. Więc gdziekolwiek się nie pojawi piękny dźwięk fletu, Peer Gynt na przykład, proszę bardzo, tam jest fletowa partia bardzo rozwinięta. I gdziekolwiek by się nie pojawił, czy flet piccolo, który jest jeszcze, ma jeszcze wyższy dźwięk, jest jeszcze bardziej świdrujący, ale w taki miły sposób. To są właśnie ptasie dźwięki, tak, ptasie miłosne dźwięki. Bo ja właśnie wczoraj, tutaj ptaki oszalały wczoraj i tak śpiewały i słuchałam ich, tych dźwięków i właśnie przyszły mi do głowy, może fujarka,
Bo nie no od razu, fujarka też. To przyszły mi takie właśnie fujarki, jak to Janko Muzykant grał. I to się nazywa flet prosty chyba. Tak, to jest taka dumna nazwa tej nieszczęsnej fujarki. Mi bardziej się podoba to taka fujarka. Rurka z dziurkami. Tak. Tak, taka rurka z dziurkami. I one wydawały dokładnie takie dźwięki, jakby ktoś grał, może nie tak rytmicznie, ale takie dźwięki, które... Trele na flecie. Takie trele, tak, takie trele na flecie. Ale skrzypce, czy w ogóle instrumenty smyczkowe potrafią pięknie udawać zwierzęta. Nasz pan reżyser pokazuje dyskretnie zegarek. I będziemy musiały kończyć, bardzo dziękując za obecność przy nas i zapraszając oczywiście na ciąg dalszy i za wszystko, co dla nas robicie. My będziemy się starały robić jak najwięcej. Ja tylko na koniec powiem taką anegdotkę. To synek znajomych mojej mamy, czy babci, już nie pamiętam. Mamusia zabrała go na koncert skrzypcowy i on siedział grzecznie, potem ją trącił i powiedział: mamusiu, ale jak pan już przepiłuje tę skrzyneczkę, to pójdziemy do domu. To... No to myśmy już swoją skrzyneczkę przepiłowały. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.